Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o ogólnych zachowaniach kur, o tym jak wygląda taki dzień u kur, na czym to polega. Więc w pierwszej kolejności moi drodzy, zacznijmy od początku, już w momencie kiedy otwieramy kurnik. Jest powiedzmy godzina 7, czy 6, czy 8, czy 9, w zależności o której godzinie otwieramy. No to kury już najprawdopodobniej o godzinie 9 nie będą spały, nie będą siedzieć na grzędach, ale na przykład o godzinie 7 czy 6 jeszcze mogą siedzieć. W momencie, kiedy zapalimy im światło i dodatkowo otworzymy drzwi od kurnika, one powinny się budzić, schodzić powoli z grzęd i wychodzić na powierzchnię, wychodzić na dwór, na wybieg. I teraz pierwsza rzecz jest taka, że jak kury wyjdą, to na początku są takie niespokojne. Od razu jak zejdą, mogą napić się wody, natomiast nic nie jedzą w większości. Wyjdą, pochodzą trochę po wybiegu, wrócą, zobaczą, czy mają coś w korytku do jedzenia. Dopiero jak wyjdą na wybieg. Jak wyjdą na ten wybieg, moi drodzy, będą dość niespokojne i dopiero jak zjedzą, to wtedy się w miarę uspokoją. Tak to wygląda. Jest to spowodowane tym, że kura dopiero wstała, jest rozespana, a dodatkowo nie jest najedzona i po prostu jeszcze te wszystkie procesy w niej nie zachodzą. Więc w momencie, kiedy ona już się naje, no to będzie mogła normalnie funkcjonować, na przykład znosić jajka, chodzić po wybiegu, dłubać w ziemi i tym podobne. Ale co dalej? W pierwszej kolejności my jako hodowcy musimy zadbać o to, żeby już od rana kury miały świeże pożywienie, czyli powinniśmy czy to zrobić im parowane ziemniaki, czy to wsypać zboża, czy warzyw, co tam będziemy chcieli, to powinniśmy im zrobić. Ja może przebiegnę, bo bardzo pada, ale przebiegnę do kurnika i pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda. Więc tak to, moi drodzy, się prezentuje. Więc kurki sobie przychodzą, zjedzą rano i już jak zjedzą, bo to dostaną to pożywienie, pamiętajmy o tym, żeby z samego rana, nie wieczorem, dnia poprzedniego, tylko z samego rana, wymienić im wodę. Jest to o tyle ważne, że po prostu mogą w nocy czy to zabrudzić, czy niektóre kury mogą się nawet kręcić w nocy, więc ważne jest to, żeby po prostu tą wodę wymienić rano. Tak samo wcześniej umyć karmidło i poidło dla kur. Oczywiście można wymienić ściółkę, ale najlepiej ściółkę wymieniać, kiedy kury są poza kurnikiem, na przykład w ciągu dnia. Co dalej? Jak kury się najedzą, to procedura jest taka, że większość kur właśnie idzie do gniazd i w gniazdach znosi jajka. Część kur siada znowu na grzędę, a część kur będzie chodziła po wybiegu. Tutaj jest to loteria. Natomiast gdzieś tak po południu mniej więcej większość kur już opuszcza w ogóle kurnik i będzie sobie chodziło, jeżeli oczywiście jest widno, będzie sobie chodziła po wybiegu, szukała jakichś robaków, jeżeli będzie taka możliwość. Sytuacja wygląda inaczej w momencie, kiedy jest zima, no to wtedy raczej kury tak na wybieg wychodzić nie będą. Ale procedura jest podobna, najedzą się, siadają do gniazd, znoszą jajka, no i później jak te jajka zniosą, wychodzą na wybieg i grzebią sobie w ziemi, chodzą po wybiegu, biegają, ganiają się i tak wyglądają właśnie zdrowe kury. Tak jak widzicie, tu jest trochę kur, tu jest, tam jest, niektóre siedzą, niektóre chodzą, niektóre tutaj wyszły. Także jest to syndrom po prostu zdrowych kur. Jeżeli kury by były w jednym miejscu skupione, no to mogłoby się okazać, że coś im jest. Jest takie powiedzenie, moi drodzy, że jeżeli kury są przy oknie, no to możemy się domyślać, że na przykład jest im za ciepło. Jeżeli kury natomiast wszystkie są stłoczone w jednym kącie, gdzieś z daleka od okien albo drzwi, może być to spowodowane tym, że tym kurom jest zimno. To też można brać pod uwagę. Jest to jakaś reguła, na którą warto spojrzeć. I tak, wiadomo, wieczorem, jeżeli kury już wejdą do kurnika, ja nie polecam tego, natomiast dużo hodowców tak robi, żeby te kury zaganiać z wybiegu. Nie polecam tego robić, one naturalnie sobie wejdą. Wiadomo, jak mamy lato, godzina 21:30, jeszcze jest widno, kury chodzą po wybiegu, nam się już nie chce później ich zamykać, możemy je zagonić, nie ma tutaj problemu. Jeżeli zamkniemy drzwi, nie będzie już tak widno, one po jakimś czasie same usiądą na grzędzie i po prostu pójdą spać. Rano wstaną i procedura od nowa. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek czyszczenie kurnika, ja polecam to robić, moi drodzy, wiadomo, jak nie ma kur, najlepiej to robić w ciągu dnia, jak kury są na wybiegu, żeby nie wyrzucać tych kur w nocy, żeby po prostu im nie zaburzać tego cyklu. No bo tak jak wiecie, my możemy odespać sobie jedną, dwie, trzy noce, natomiast kury przez to, że będą mniej spały, mogą mieć słabszą odporność, może się to odbić na nieśności przede wszystkim, no i nie jest to wskazane po prostu u drobiu. Chyba u żadnych zwierząt nie jest to wskazane. Także
Tak to wygląda, tak samo jak wspomniałem już z tą ściółką. Warto to zrobić, kiedy kury już będą na wybiegu. O, jak widzicie, jeszcze sobie podjadają. Nie jest powiedziane, że jak kury rano dostaną, to później sobie nie będą jadły. Jak najbardziej, moi drodzy, będą jadły. Oczywiście będą podchodziły wtedy, kiedy będą chciały. Trochę zjedzą, później pójdą napić się wody. No i tak procedura trwa. Polecam, słuchajcie, postawić jakiś większy garnek, z tego względu, że my kiedyś w takiej właśnie brytwance, prowizorce laliśmy wodę. Kura po tym depcze, chodzi, no i po prostu różne bakterie, wirusy przenosi. Także ważne jest to po prostu, żeby ten to poidło było na tyle duże albo tak zrobione, żeby ta kura do tego poidła nie wchodziła. Reguły na to nie ma. Możecie teraz powiedzieć, że ja też mam tam oponę, gdzie jest woda. Natomiast my tą oponę codziennie wymieniamy. Ta opona stoi na zewnątrz, także tutaj takiego kontaktu te kury z nią nie mają. Natomiast słuchajcie, pewnych rzeczy się nie ukryje. Nie jest to profesjonalna hodowla, więc problemu nie ma. Co ważne, pamiętajcie o tym, że tak jak u mnie, może tego nie widać na nagraniu, ale nie jest ciemno w kurniku. Wiem, że wielu z was po prostu ma ciemno w kurniku w ciągu dnia. Nie jest to dobre, dlatego że kura po prostu zaburza swój cykl. Pewne kury mogą siedzieć na grzędzie, co tak jak wspomniałem, może odbić się na nieśności, a w nocy po prostu mogą nie spać. Więc pamiętajcie o tym, żeby po prostu przy tym, przy tych codziennych obowiązkach i przy tym codziennym zachowaniu kur zachować to, że jak macie w ciągu dnia ciemno w kurniku, a kury urzędują, no to warto zapalić światło, żeby one sobie pochodziły, żeby wiedziały, że teraz jest dzień i teraz możemy chodzić, a jak światło zgaśnie, to idziemy spać. Więc tak to wygląda. Jak widzicie, kogut się poczuł pewnie. Poczuł się pewnie, bo jest sam jako jedyny. Jak dojdzie drugi kogutek, to pewnie po jakimś czasie znowu zastąpi jego miejsce. I tak na zmianę, tak na zmianę. Więc tak to wygląda. Jak widzicie, trochę, jak pamiętają starsi widzowie, hodowla nam się zmniejszyła. Było ponad 90 sztuk, teraz zostało tam ponad trochę 40. Natomiast na wiosnę planujemy kupić. Teraz nie dokupujemy kur. Też obowiązki po prostu nie pozwalają na to, żeby się tylko i wyłącznie tym zajmować. Jak wiecie, nie jest to jakiś biznes, powiedzmy, bardzo rentowny. Bardziej się to robi dla przyjemności, szczególnie teraz przy obecnych cenach. No więc tak, wracając. Jeżeli chodzi o procedury jakiekolwiek związane, słuchajcie, z kurnikiem, czy go otwierać, czy zamykać w ciągu dnia, wiadomo, fajnie jak jest otwarty, kurki mogą sobie zawsze wejść, schować się przed jakimś jastrzębiem, czy zawsze mogą się schować, czy uciec do tego kurnika i w tym kurniku będą bezpieczne. Mogę wam podać taką anegdotkę, że w momencie, kiedy kury na przykład biją się na zewnątrz i jedna kura ucieknie do kurnika, możecie zauważyć, że w kurniku nie będą się biły. To znaczy, nie dotyczy to kogutów, to od razu podkreślam, jak koguty się biją, to gdzie by nie były, to się będą biły. Natomiast w większości u kur, albo jak kura, kogut gania kurę, jak wejdą do kurnika, to tu już się nie biją. No to jest takie miejsce właśnie jak u nas dom, chcemy mieć spokój, ciszę i kury też chcą się czuć w taki sposób. Więc jeżeli na przykład teraz, nie będę tego robił, ale jeżeli teraz bym wszystkie kury, słuchajcie, wypędził z tego kurnika, no to może bym tak zrobił 2-3 razy w ciągu tygodnia, mogłoby się okazać, że ta nieśność spadłaby nawet o 50%, bo kura chce się tu czuć spokojnie, znosi tu jajka, w jakiś sposób tu mieszka, śpi, więc akurat tutaj nie chciałaby, żeby ten ład był zaburzony. No i dlatego warto o tym pamiętać, żeby tutaj kurom w kurniku jak najmniej przeszkadzać. To, co ja teraz robię, robię to na potrzeby odcinka, natomiast przez cały dzień praktycznie mnie tu nie ma. Oprócz tego, że tą ściółkę wymienię, dam jakieś jedzenie i picie, no to tutaj oprócz tego ja w ogóle nie wchodzę. Nie wchodzę dlatego, żeby tym kurom po prostu nie przeszkadzać, żeby się nie denerwowały, żeby miały spokój. Oczywiście po podwórku chodzimy, może tam chodzić traktor, no wszystko może być. Natomiast w kurniku to jest takie miejsce dla kur, gdzie po prostu nie można im przeszkadzać. Wiadomo, że latem 90% będzie na dworzu, a zimą wygląda to tak, że większość kur właśnie jest w kurniku, albo się chowa przed deszczem, albo przed mrozem, przed wiatrem, więc warto ten kurnik zadbać, żeby on też nie był za mały, żeby te kury po prostu wszystkie się pomieściły, bo jak kury będą się razem ściskały, no to może być taki problem, że będą się dziobać, później wystąpią jakieś inne choroby typu kanibalizm i tym podobne, więc fajnie jak mają trochę tego miejsca, żeby się poruszały. Więc to tyle, moi drodzy, z najważniejszych informacji. Nie przejmujcie się tym, jak zamykacie na wieczór kurnik i okazuje się, że jeszcze pewne kurki sobie chodzą po tym kurniku, a nie siedzą na grzędzie. Jest to całkowicie normalne. O, tu grzęda spadła, natomiast będziemy w ogóle chyba tą całą grzędę wymieniać, bo widzę, że ją się przykręca, ona i tak spada.
Natomiast, moi drodzy, nie przejmujcie się tym, że te kury są, nie są jeszcze na grzędzie, one na tą grzędę usiądą, można światło zgasić, one sobie poradzą, instynkt im pokaże po prostu, żeby na tą grzędę usiąść. Wiadomo, młode kury na początku nie będą siedziały na grzędzie, będą siedziały gdzieś w gniazdach, chodzi o to, żeby były na podwyższeniu. Z paru powodów, tak pokrótce, bo jakby dzisiaj odcinek nie o tym. Pierwszy powód taki, że te starsze kury jeszcze są nieprzyzwyczajone do nich, te młodsze się po prostu będą bały. No i druga kwestia, jest to taka hierarchia. Wiadomo, im wyżej siedzą, albo w ogóle jeżeli siedzą na grzędzie, no to już coś reprezentują w tym stadzie. A jeżeli hodowla jest, przyszły młode kury do hodowli, która już jakieś swoje lata ma, no to tutaj będzie z tym problem i minie czas, zanim te stare kury zaakceptują te młode, więc tutaj też się tym w ogóle nie przejmujcie, moi drodzy. Ważne, żeby zwracać na to uwagę, żeby po prostu tylko te stare tych młodych nie dziobały, nie biły. Okej, to z takich ważniejszych informacji dzisiaj, które chciałem wam przekazać. Także jak widzicie, ten dzień codzienny u kur nie jest jakiś skomplikowany, nie jest trudny. Oczywiście musimy czas poświęcić na to, żeby kupić zboże, jechać, albo mamy swoje, żeby je przygotować, czy przygotować jakieś inne tak zwane potrawy, jak ja to nazywam, dla kur. Ale nie jest to jakieś bardzo skomplikowane, myślę, że każdy by sobie dał radę. Ważne jest to, żeby profilaktycznie co jakiś czas przychodzić do kurnika, sprawdzać, jak one się czują, czy wszystko w porządku. No to też jest ważne, żeby co jakiś czas zerkać, czy tam żadne choroby i tym podobne rzeczy się nie wdają. Albo czy jakichś ptaków nie ma, nieproszonych gości w kurniku, bo to też jest ważne. Okej, moi drodzy, to by było na tyle z takich najważniejszych informacji. Jeżeli się pojawiły jakieś pytania, coś byście chcieli napisać, podzielić się informacją, to piszcie w komentarzu, jak najbardziej będę odpowiadał. Cieszę się, że pytacie, że opowiadacie, że jest nas coraz więcej, jest nas już ponad 1500 osób, także byleby do przodu i mam nadzieję, że kanał się będzie na bieżąco rozwijał, a ja będę wam mógł dostarczać wiedzy. Trzymajcie się i jeszcze raz do zobaczenia. Jeszcze się tylko przejdziemy tutaj do kurnika, bo chciałem zobaczyć, ile jajek jest, bo muszę wam powiedzieć, że teraz delikatnie ta nieśność spadła. O, właśnie kogut jest w gnieździe, z tego względu, że pokazuje kurom, gdzie kury mogą znosić jajka. To też jest śmieszne, no ale taki instynkt. Okej, cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.